Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Święty Safroniusz urodził się w Moskwie w 1896 roku. Miał dużą rodzinę i wiele rodzeństwa. Od dziecka uwielbiał malować. Zaczął rysować, zanim jeszcze umiał powiedzieć mama i tata. Jako mały chłopiec przyglądał się, jak modlili się jego rodzice. Jego niania często zabierała go do cerkwi. Modliła się tam godzinami, a on siedział obok. W ten sposób sam zaczął się modlić. Od dziecka. Modlitwa była naturalną częścią jego życia. W miarę tego, jak dorastał, rosło też jego zamiłowanie do malarstwa. Studiował sztuki piękne i rozpoczął karierę malarza. W tym czasie zaczął wątpić w istnienie Boga i próbował odnaleźć prawdę w innych religiach wschodu. Dzięki gorliwym modlitwom matki i niani powrócił do prawosławia. Jego pokajanie, skrucha za ten okres odwrócenia się od Boga trwało przez całe jego późniejsze życie. Gdy miał 26 lat, przeprowadził się do Paryża. Z pasją kontynuował malowanie i wkrótce stał się znanym artystą w Paryżu. Jednocześnie starał się oddawać modlitwie. Kochał modlitwę i malarstwo najbardziej na świecie. Ale wkrótce zdał sobie sprawę, że nie może poświęcić się dwóm rzeczom naraz. Wybrał modlitwę, a nie sztukę, poświęcając wszystko Bogu. I Bóg obficie mu za to błogosławił. W wieku 30 lat wyjechał na górę Athos. Został tam mnichem i przyjął imię Safroniusz. W monasterze spotkał wielkiego starca, świętego Sylwana. Święty Sylwan został jego przewodnikiem w dążeniu do Boga. Spotkanie ze świętym Sylwanem zupełnie zmieniło życie ojca Sofroniusza. Przed śmiercią święty Sylwan przekazał mu swoje notatki. Po kilku latach ojciec Sofroniusz zdecydował się wydać książkę z pouczeniami swojego starca. Aby to zrobić, powrócił do Paryża. W Paryżu ciężko zachorował. Lekarze sądzili, że umrze. On jednak z Bożą pomocą wyzdrowiał. Wkrótce dowiedzieli się o nim młodzi ludzie. Zgromadzili się wokół niego i prosili, by założył monaster. Znaleźli odpowiednie miejsce w Anglii, w hrabstwie Essex. Tam założyli monaster pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Święty Sofroniusz miał wówczas 63 lata. W monasterze pozostał aż do swojej śmierci. W tym czasie przyjmował wszystkich, którzy przyjeżdżali do niego w poszukiwaniu Ojca Duchowego. Szczególną miłością darzył dzieci, a one kochały jego. Odszedł do Pana 11 lipca 1993 roku. Miał wtedy 97 lat. Święty Sofroniuszu, módl się do Boga. Święty Sofroniuszu, módl się do Boga za nas. Módl się do Boga za nas. Święty Sofroniuszu, módl się do Boga za nas. Módl się do Boga za nas.